pan z Litwy i po polsku nie pojmuje wcale. Ja myślałem, że na Litwie to wszystko Moskale. Dalibóg, o Litwie mniej wiem niż o Chinach. Wkładając te słowa w usta kamerjunkra warszawskiego salonu, nasz wielonarodowy wieszcz chyba nawet nie przypuszczał, jak bardzo okażą się prorocze. I statystyczny Polak nawet po 200 latach będzie wiedział o Litwie niewiele więcej. I to po 4 wiekach współżycia w ramach Rzeczpospolitej obojga narodów. Czas poznać się bliżej, wszak znów jesteśmy w Unii, tym razem europejskiej, a Polacy na Litwie, zwarcie zamieszkujący Wileńszczyznę, są największą mniejszością narodową na Litwie. I to właśnie o nich, o ich problemach i sukcesach, o pamiątkach i już tylko śladach polskiej kultury, podobnie jak o wielowiekowej wspólnocie obojga narodów i pięknej tradycji tej wspólnoty, opowie nowy program telewizji Polonia Wilnoteka. Właśnie tak, dokładnie 4 lata temu Wilnoteka po raz pierwszy witała widzów telewizji Polonia. Dlaczego dzisiaj o tym wspominamy? Niestety z dużą przykrością musimy poinformować Was, kochani widzowie, że dziś żegnamy się z Państwem na czas nieokreślony. Wilnoteka znika z ekranów telewizyjnych. Z powodu braku porozumienia między Telewizją Polską a Ministerstwem Spraw Zagranicznych zarząd TVP podjął decyzję o zdjęciu z anteny między innymi naszego programu, jedynej polskiej audycji tworzonej poza Polską, ale z myślą o Polakach w kraju i na całym świecie. A więc dziś po raz ostatni zapraszamy Was na Wileńszczyznę, a na początek krótkie podsumowanie, jakie były te 4 lata z Wilnoteką. To Wilno, znany z tych mili fal. Wilno, gdzie co dzień koncert bal. Wilno, kochane Wilno. Bo mamy Wilno, a co tam jakieś Rio? Damy takiego czadu, że w piekle się nie śniło. Maryla Rodowicz pozdrawia wszystkich widzów Wilnoteki, widzów telewizji Polonia, wszystkich Wilniuków, wszystkich mieszkających w Wilnie, wszystkich wywodzących się z Wilna, wszystkich całuję mocno, obejmuję. Pa, pa. To były piękne dni dla Polaków na Litwie. Polskie zaduszki, święto niepodległości, a gdzieś pomiędzy tradycyjni już Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Z Wilna w specjalnym wydaniu programu Wilnoteka. W tym roku odbyły się wyjątkowe obchody Dnia Polonii i Polaków za granicą w Wilnie. A więc zapraszamy na wspólny świąteczny przemarsz ulicami Wilna. Na kadziuka, każdy tutaj szansę szuka. Witamy wszystkich widzów Wilnoteki prosto z tradycyjnych wileńskich kadziuków, tej wizytówki naszego miasta już od 500 lat. Wita Państwa tradycyjnie Wilnoteka, ale tym razem w nietradycyjnym miejscu, w Stanach Zjednoczonych. Tymczasem hokus pokus i już jesteśmy w mieście, które umie być dumne ze swoich zabytków i troszczyć się o nie. Co ma wspólnego Wiedeń i Wilno? O tym już za chwilę. Dzisiaj zapraszamy Państwa do Strasburga, do Europarlamentu. W Düsseldorfie ostatnie uściski i już finaliści są oddzieleni od dziennikarzy. Pozostaje czekać na wyniki tej największej eurozabawy. Dziś na Państwa ekranach specjalne walentynkowe wydanie Wilnoteki, w którym Walenty Wojniło zaprasza na wybory najpiękniejszej Polki Litwy. Piłkarskie Euro 2012. Dzisiaj tym żyje cała Polska i tym dzisiaj żyją litewscy Polacy. Euro po wileńsku. Dobry wieczór. Wilno wita Warszawę tymi wspaniałymi, ciepłymi oklaskami. Tak naprawdę tylko ciałem jesteśmy tu w Wilnie. Duchem jesteśmy w tej chwili z Wami w Warszawie. Serdecznie Was pozdrawiamy. Może to ostatni Polonez lub pierwszy. To nie przyszło łatwo. Uszanować trzeba. Kto tradycji nie szanuje, niech za stupę pocałuje. Żuraw, żuraw, żurawia, żurejka ty moja. Im się narodził lęk, dobrze było nam. Im rajski balon pęk, tak dobrze było nam. Kto ukradł nam ten dobry czas? Kto ukradł nam ten dobry czas? Zostawajcie się żywa, zdrowa. No jak zdrowa, to będzie się i żywa. I uśmiechnięta. Bo u kogo gębulka uśmiechnięta, to pamiętajcie, zawsze lżej w życiu kołdybać. Znamy już dane ostatniego spisu powszechnego mieszkańców Litwy dotyczące składu narodowościowego, języka ojczystego i wyznania. A więc na Litwie mieszka dziś niewiele ponad 200 tysięcy Polaków, o 35 tysięcy mniej niż przed dekadą i aż o 58 tysięcy mniej niż przed 20 laty, gdy cały kraj przeżywał odrodzenie narodowe.
Straty demograficzne ostatnie dekady były więc o połowę większe niż w poprzednim dziesięcioleciu, jednak udział procentowy Polaków w ogóle mieszkańców Litwy zmniejszył się nieznacznie. Że to jest największa liczba od czasu tego powojennego, kiedy ta liczebność mieszkańców Polaków była zafiksowana. Zawsze mieliśmy wzrost do 1989 roku i właśnie po odzyskaniu niepodległości ta liczba się zmniejsza. Litwa ogólnie jako system państwowy traci mieszkańców. Traci, czyli występuje bardzo zaawansowany proces depopulacji kraju. Podstawowym czynnikiem to jest emigracja. A do tego wyjeżdża głównie młodzież, przez co średnia wieku polskiej społeczności nieuchronnie rośnie. Społeczeństwo polskie jest tutaj autochtoniczne. Więc jasne, że po II wojnie światowej, którzy pozostali, którzy stanowią podstawę mniejszości polskiej, tak, mieszkańcy, którzy pozostali, nie dojechali tutaj, ale właśnie oni dochodzą do wieków już bardzo, do wieku bardzo, bardzo starego, czyli 75 i więcej. Spis wykazał nie tylko zagrożenia demograficzne, ale też kulturowe, przyspieszające proces kurczenia się społeczności polskiej. Zaledwie 77% Polaków uznaje język polski za swój ojczysty. Dla porównania ponad 87% Rosjan i prawie wszyscy Litwini uznają za swój język ojczysty odpowiednio rosyjski i litewski. Co gorsza, wśród Polaków notowanie języka ojczystego najbardziej spadły. Przed 10 laty jeszcze 80%, a przed 20 laty aż 85% litewskich Polaków uważało język polski za swój ojczysty. Tak, język polski w tym wypadku ucierpiał najbardziej, albo wartość języka polskiego jako języka ojczystego. Że w grupach młodszych może nie tyle język polski nie ma już tej wartości, albo traci na wartości, ile po prostu wchodzi język litewski, a z drugiej strony małżeństwa mieszane. Uszanujmy ten fakt. Z jednej strony to jasne utrata tej tożsamości, bo tożsamość polska odbiera się przeważnie przez dwa czynniki. To jest język i wiara. Pozostaje nam uznać, że mniejszość polska tutaj na Litwie traci wartość tego języka. Erozja, obym nazwał erozja tożsamości. I czynniki erozji są jasne, że szkoła, środowisko kultury masowej, odpowiednio małżeństwo mieszane, odpowiednio wartość języka w ogóle w środowisku funkcjonowania. Zdecydowanie silniejsze w polskiej społeczności jest przywiązanie do religii. 88,6% litewskich Polaków deklaruje przynależność do Kościoła katolickiego. Wśród Litwinów ten wskaźnik jest niewiele niższy, niecałe 83%, podczas gdy zaledwie połowa Rosjan uważa się za prawosławnych. Czy ta religijność pomoże polskiej społeczności przetrwać i zachować swoją tożsamość? To jest nowa rzeczywistość, proszę pana, nowa rzeczywistość. Chciałoby się, żeby te tradycje były, żeby się kościoły nie zamykały, żeby się szkoły wzmacniały, żeby cmentarze były dopatrzone. Ale to przeszłość, proszę pana, już ona, myślę, ona nie wróci. W kontekście współczesnym, w kontekście globalnym to nie jest żadnym zagrożeniem. Zagrożeniem jest właśnie brak poziomu edukacyjnego, zagrożeniem jest odtrącenie społeczne, zwrócenie jest niski poziom życia, zagrożeniem jest brak zawodowego wykształcenia. To faktycznie są prawdziwe zagrożenia. Jasne, chcielibyśmy, żeby i system edukacyjny, i wychowanie kulturalne odpowiedzialnych rodziców nie zapominało o wartościach tradycyjnych, ponieważ na pewno nie zaszkodzą. W tym roku Polacy na Wileńszczyźnie w szczególny sposób uczcili święto Miłosierdzia Bożego premierą oratorium pod tytułem Miłosierdzie Boże autorstwa Zbigniewa Malkowicza do słów świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Miłosierdzie Boże! W pierwszym rzędzie święta siostra Faustyna Kowalska, a w drugiej kolejności Zbigniew Małkowicz. Kompozytor, który stworzył tę fantastyczną zupełnie muzykę. Jak gdzieś tam może na wyrost powiedziałem, że uważam te dźwięki za natchnione. Ale po dzisiejszym koncercie upewniam się, że to nie była jednak opinia na wyrost. Jest to fantastycznie dobrana muzyka do cudownych, bardzo głębokich tekstów. Ogromne przedsięwzięcie muzyczne przygotowywane przez rok, w którym ostatecznie udział wzięło ponad 200 uczestników z Polski i Litwy, stało się możliwe dzięki współpracy dwóch partnerów, rejonowi Solecznickiemu i gminie Tarnowo-Podgórne.
Bardzo zdziwiony byłem, kiedy Zbyszek Małkowicz, zapytany przeze mnie, czy już w Wilnie grali, a dowiedziałem się, że to było grane w wielu krajach Europy, także za oceanem. I Zbyszek mnie poinformował, że w Wilnie jeszcze w ogóle to oratorium nigdy nie zabrzmiało. Mówię sobie, no eureka, no. Złączyliśmy siły, no i przywieźliśmy tutaj na Wileńszczyznę utwór, który no, jest piękny, jest monumentalny. Jest także w jakimś sensie nawracający. Ja sam pamiętam swoje przeżycia, kiedy pierwszy raz słuchałem tego oratorium. To było jakieś takie na nowo odkrycie potęgi miłosierdzia Bożego. Chciałem, żeby to przekazać dalej. Oratorium stało się wspaniałym dowodem współpracy zawodowców i początkujących muzyków, na przykład uczniów szkół muzycznych, czy też na przykład chórzystów kościelnej z Holi. Pewien owoc współpracy pomiędzy samorządami, samorządem solecznickim tutaj na Litwie i samorządem gminy Tarnowo-Podgórne w Polsce, który współpraca trwa już od wielu, wielu lat. No i od czasu do czasu rodzą się takie piękne projekty jak ten. Przy kolejnym spotkaniu naszych partnerów tutaj w Solecznikach tę ideę zaproponowała. Dlaczego nie tutaj na Wileńszczyźnie i w rejonie solecznickim, a szczególnie w Wilnie, gdzie jest właśnie miasto, które jest tym źródłem miłosierdzia Bożego, gdzie się był namalowany i obraz Jezusa Miłosiernego i gdzie właśnie przekazano to orędzie miłosierdzia dla świętej siostry Faustyny. No myślę, że właśnie jak najbardziej na czasie i dobre miejsce, żeby ten koncert odbył się tutaj u nas. Właśnie dlatego premiera oratorium odbyła się w Wejszyszka w rejonie solecznickim, a zostało też powtórzone w kościele Ducha Świętego w Wilnie, którym przez wiele lat przechowywany był oryginał obrazu Jezusa Miłosiernego. Do mnie w postaci chleba. Wilno, to jakby to wypływa z dzienniczka siostry Faustyny. Ja po raz pierwszy zacząłem szukać przed już kilkunastu laty jakichś słów do pieśni takich o duchowej treści i właśnie wpadł mi w ręce dzienniczek siostry Faustyny i tam obok prozy jest dużo takich pięknych, głębokich wierszy. I właśnie piękno tych wierszy nie polega na jakichś tam artystycznych, literackich jakichś kunsztach, tylko na tym jej takim umiłowaniu Boga, na takim zachwyceniu się Panem Bogiem. No i ja starałem się to piękno jakoś wychwycić i przekazać. W dzienniczku Wilno się cały czas przejawia i to jest jakby czymś tak koniecznym, integralnym. Ono jest różnorodne w sensie wykonawczym, ono jest też różnorodne w sensie stylistycznym, ale ono też ma inną, taką ukrytą różnorodność. Mianowicie pojawiają się utwory, które się podobają od pierwszej nutki, tak jak proste przeboje czerwonych gitar, które chwytają za serce natychmiast. Ale też są takie utwory, które się pokochuje za 20 wysłuchaniem. Zatem ja za każdym razem to oratorium na nowo odkrywam. Oratorium było ogromnie poruszające. Myślę, że pobudziło w nas to człowieczeństwo, że dzisiaj po takich przeżyciach, no myślę, że spojrzymy trochę inaczej na tą powszedniość, na to, co jest za drzwiami, jak stąd wyjdziemy. Przed wszystkim wszystko. Ostatnia Wilnoteka dobiegła końca. Chcielibyśmy pożegnać się z Państwem, jak zwykle, mówiąc do zobaczenia za tydzień, ale tylko przypominamy, że niestety nasza audycja znika z anteny TVP Polonia. Mieli
mieliśmy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami uda nam się wspólnie z Państwem uczcić jubileuszowe 200. wydanie Wilnoteki. No i nie tracimy nadziei, że być może jednak władze TVP i MSZ osiągną wreszcie porozumienie i będziemy mogli powrócić na Państwa ekrany. A tymczasem zapraszamy do internetu na nasz portal www.wilnoteka.lt. Ale przede wszystkim zapraszamy do Wilna i prosimy pamiętać, że tu na Litwie wciąż żyje 200 000 Polaków, którzy z Polski nigdy nie wyjeżdżali. Thank you.